Ladies and gentlemen, witam was bardzo serdecznie w Tube Tycoon, czyli symulatorze YouTube'a. I dzisiaj zagramy sobie w rzeczywistości oraz w samej grze nową przygodę na YouTubie. Mamy tutaj nową grę, wczytaj o autorze i język. Język jest angielski i polski. W polskiej wersji są polscy youtuberzy, ten rak content. Więc sobie weźmy nową grę, nie ma co przedłużać. Tylko muzyki nie ma i full screena to trochę boli. Hej, dobrze cię widzieć! Witaj w wielkim, tajemniczym świecie YouTube. No witaj, profesorze Oak. Jestem Bionicle. Tak się czyta jego nick. Ludzie zwą mnie również profesorem YouTube. Wow, ty jesteś dobry, stary. Powiedz, jak się wybić, to cię uszanuję. Oprowadzę cię po tej cudownej krainie, którą zamieszkują ludzie zwani youtuberami. Kurczę. Niektórzy korzystają z tego serwisu dla zabawy, inni zbijają na nim fortunę. Prawdziwe. Jednakże ja jestem tu, aby zgłębić tajniki tego serwisu. Da się? Może się da. Pomogę ci zdobyć karierę, o jakiej wcześniej nawet nie śniłeś i nie marzyłeś. Ale dobra, koniec już tej gadaniny. Oto chwila, na którą od dawna czekałeś. Rejestracja? Dokładnie tak. Lecimy. Okej, myślałem, że nie będę mógł nic dalej wybrać. Dobra, nick. Czemu nie mogę wpisać nicku? No, w końcu mogę napisać sobie nick, dobra. Rocky Kitty. To będzie mój nick. Płeć oczywiście taka, awatar znowu ten wybieramy. I bierzemy sobie niebieski kolor, bo jest ładny. Zielone, takie odcienie są słabe według mnie, ale taki niebieski jest bardzo okej. Zarejestruj. Okej, Rocky Kitty. Robimy filmy. Nagrywaj filmy, aby zobaczyć statystyki. Okej, zapoznajmy się ze wszystkim. Nick, suby? Tak, to chyba są suby. Kasa. Wow, 100 dolarów! Kto zaczyna przygodę na YouTubie ze 100 dolarami? Okej. Ilość filmów i... To jest chyba kalendarz, to jest dzień pierwszy, dobrze. Tutaj mamy powiadomienia, tu jest nasz... Nie, to jest miasto. Wróć do biura, wkrocz do Bractwa W. Czym jest Bractwo W? Haha, więc to ty jesteś tym osobnikiem, o którym nam mówiono. Chętnie byśmy ci powiedzieli co nieco, jakie są nasze działania i czym się zajmujemy, ale wtedy byłyby to nasze ostatnie słowa. Wow. Wielki brat patrzy. No cóż, odblokuj najpierw umiejętność w menu kariery, to może wtedy pogadamy. Wow, to są umiejętności. Fajnie. Wejdź do sklepu z grami, o. Witaj, zwiął mnie Gaben. Tak, zwiął, no to okej, book propozycja na później. Jestem tu, ponieważ udało mi się przejąć ten rodzinny interes. Te marne sklepiki z używanymi grami myślą, że jeszcze się jakoś dadzą utrzymać radę. Mniejsza. Jeśli przyszedłeś tu kupić gry do nagrywania, to wiedz, że znajdziesz takie teraz takowe w TubeSteamie. TubeSteam. Ładnie. Jest on tam, gdzie zawsze nagrywasz nowe let's play'e. Miłej zabawy. Dziękuję, Gabenie. Praise Lord, Gaben. Dobra, wracamy sobie do biura. Co możemy zrobić? Tutaj jest chyba zakończenie dnia, jak pamiętam. Dobra, kariera. Okej, co możemy zrobić? Mamy jeden punkt umiejętności. Możemy pójść w filmy, czyli we vlogi. Znaczy chyba ogółem we vlogi. Filmy to jako vlogi, a nie że filmy z gier i ogółem. Tutaj za bardzo wyogólnione to jest. Gry inne. Okej. Jak mam tutaj posuwać? A, scrollem, dobra. Wszystko jasne, ale mało to trochę tego. Dobrze, co możemy zrobić na sam start? Proste gry, są to gry, w które możesz grać ile ci się tylko podoba. Wszystko fajnie, ale oglądalność. No, od czegoś trzeba zacząć, no proszę cię. Kupmy umiejętność. Okej, kupujemy, biuro, wracamy. Nagraj grę, pojawił się przycisk. Rozpocznij nową serię. Aha, dobra. Coś się zbugowało na chwilę. Jakie mamy proste gry? Mamy Sapera, mamy Mario, Angry Penguins, do czego to jest nawiązanie? Angry, aha, Birds, dobra, okej, wszystko jasne. Banana Ninja, nie kojarzę. O Jezu, zabiją mnie niektórzy. Ice Tower, dobra. Floppy Bird, tak. Booming Man, czyli Bomberman. Cut the String, to chyba ta gra z Androida, tak mi się wydaje. Dobrze, mamy koszt gry 10, o Jezu, za Mario 10 dolarów, 20. Możemy wszystkie niby kupić, ale zacznijmy sobie od Mario. Mario jest bardzo fajną grą.
Przynajmniej tak mi się będzie wydawało. Jeżeli będzie super oglądalność, to jak najbardziej będzie się opłacało. Nagraj. Zajęte. Dycha wydana. O, nagrywamy pierwszy odcinek. Patrzcie, pierwszy odcineczek. Z Mario. O, Mario. Okej, publikacja. Czyli są trzy etapy. Montaż. Znaczy nagranie, montaż i publikacja. I przy tej publikacji idą wyświetlenia. Tak nie za bardzo. Ale dobra, to jest start. O, 8 subów. Wow. 8 subów dostałem. Jest. Znaczy to na pewno nie są moje fikcyjne konta, ani rodzina. Nasz zespół odnotował właśnie pierwszy film na twoim kanale. Jej, uhu. Mam nadzieję, że to właśnie od niego zaczniesz swoją wielką karierę i pokażesz światu, kto tu rządzi. No shit, Sherlock. Wyobraź sobie okręt na środku oceanu. Na tym okręcie stoisz ty. Wiatr we włosach szumiące fale. Czujesz to? Czuję to, jestem zwycięzcą. Tak, to wszystko. To jest właśnie sukces. I ty możesz to osiągnąć, wierzymy w ciebie. Pozdrawiamy, administratorzy serwisu. Ej, wyobraźcie sobie, że zakładacie sobie konto na YouTubie, wrzucacie pierwszy film i z YouTube'a czy z Google'a ktoś po prostu ci takie coś pisze. O, jest komentarz! Nic nie słychać, Kamil Pajor. Ej! I mogę sobie... Znaczy, slot zablokowany, czyli mógłbym więcej gier, ale są sloty. Ostatni odcinek, czyli że ostatni odcinek nagram i... uniemożliwi to dalsze nagrywanie tej gry oraz wolni slot na inną serię. Czyli jeżeli zainteresowanie będzie za niskie, to mogę sobie ostatni odcinek walnąć i za jakąś nową grę zacząć nagrywać. No nie wiem, czy aż tak warto, skoro takie drogie są, a ja nic nie zarabiam na YouTubie. Dobra, lecimy. A czy mogę więcej niż jeden? Chyba mogłem, tak. Tak, mogłem. Okej, spamujemy. Nic nam nie pozostaje. O! Max 3 filmy jednocześnie. Dobra, nagrywanie. Lecimy, prosta gra. Renderujemy wszystko i zaraz będzie przesyłać i... Takie pytanko na start. Jakim cudem pierwszy filmik tyle ma wyświetleń, a trzy kolejne tak mało? O co chodzi tutaj? To nie jest jakaś piramida, że zaczynasz od zera do milionera? Tylko 34 do 15? O co chodzi? Idziemy sobie lulu. Koniec pierwszego dnia, dostajemy paragon od YouTube'a. Dostajemy taką faktureczkę. Aktualny poziom pierwszy, max energia 8, zapisano grę, suma. O Jezu, ej, my płacimy za czynsz. Znaczy w sumie to jest normalne. Zainteresowanie, no dobra, ale już niczego innego dzisiaj nie nagram, no nie? To spamujmy. Trudno, będą chociaż suby. A suby się przydadzą. O, komentarz, właśnie komentarze, zapominam czytać. Chocolate Milk Vlog 2.17, słychać... W Mario słychać strzały? Okej, zanim zaczniemy dalej, zobaczmy sobie, co możemy tutaj zrobić. Gry jednoosobowe, włączasz mikro... A to 3 punkty, aha, to nic z tym nie zrobię. Tu Minecraft jednoosobowy, niedostępny. Czy to w ogóle będzie dostępne, czy jak? Czy jest w ogóle w tej becie dostępne? Chyba nie, chyba mi się wydaje, że nie. A tutaj proste vlogi. Siadasz, odpalasz kamerę i mówisz na wyznaczony temat. Proste, nieprawdaż? Kupujemy! Jeszcze jak? Będziemy sobie vlogi trzaskać. Czoklet tam pisał. Nagraj film. Vlogi tak i sport i kuchnia inne. A innych nie ma. Sycylijski kartofel jeszcze jest okej, okay. Może sycylijski astronauta, to jest takie głupie. Ale dobra, nasz pierwszy vlog może być o ekscytującym, sycylijskim astronaucie. Poznaliśmy go sobie kiedyś i powiedzieliśmy: hej Bob, jesteś fajny, jesteś astronautą. On tam nam powiedział, że marzył o byciu astronautą, marzył o tym, żeby być sycylijskim astronautą. Lecimy w gorące. Chyba zaraz będziemy kończyć to Mario, bo nie ma co się bawić. Nie ma co się bawić. O, dobra, ostatni odcinek, dziękujemy. Mario, byłeś fajny, ale nie przechodzimy ostatnich poziomów, są najtrudniejsze, o tak powiedzmy. Wytłumaczmy tak widzom, że te ostatnie poziomy były... Jaka to jest porażka, jaka to jest kupa. Jezu, ile to będzie miało? 12? 12 wyświetleń, jaka to jest kupa.
Kiedy Minecraft? Nie! Ale dobra, o, mamy 101 subów i dostaliśmy wiadomość. Gratulacje, właśnie udało ci się osiągnąć próg 100 widzów. Wow, fajnie. Ale serio, YouTube takie coś pisze? Nie pisze, to jest nieprawda, to jest kłamstwo, więc ta gra jest słaba. Nasi eksperci przejrzeli twój kanał i został on zatwierdzony do naszego programu. O, program partnerski AdSense włączyliśmy sobie. Co to dla ciebie oznacza? Od jutra przy twoich filmach będą wyświetlane reklamy generujące przychód. Codziennie wieczorem będziemy wysyłać fakturę z informacjami, ile udało ci się zarobić. Dziękujemy, że jesteś z nami, administratorzy. Jej! Dobrze, chyba już nie mam co dzisiaj zrobić. Koniec trzeciego dnia. 73 cashu. Mało. O termokurczliwym YouTubie? Co? O apotropaicznym komputerze. Jeszcze lepiej. O gargantuicznym tygrysie. Co to są za... dobra. Lecimy z tym. Wkurza mnie ten termokurczliwy YouTube. Są same wypierdki tam i ja nie jestem na szczycie, więc opowiemy dzisiaj o termokurczliwym YouTubie. Floppy Birda. O, lecimy z Floppy Bird. I będziemy dobrzy. Będziemy pobijać największe rekordy. Powyżej setki, powyżej 100 tysięcy. I w ogóle Cheat Engine włączymy i polecimy i zmienimy sobie wynik, Photoshop i tak dalej. Ale to wszystko zmontujemy i pokażemy widzom, że jesteśmy najlepsi we Floppy Bird. I widzicie to wyświetlenie? No widzicie, może setka będzie? Taka setka piękna. Ale jeden... O! Ej, czy za stówę dostaje się jeden ten, albo przynajmniej za okrągleniu? Ej, to byłoby okej. Okay. Jest jeden komentarz, od kogo? Atakując! Jak można tworzyć taki krab? A jak można łapkować takie gówno? 5 łapek w górę. Jak pan się widzisz na tym YouTubie? Ale jest cash. O właśnie, komentarz do tagu. Wypromujesz mnie? Ja nie wiem, co ja mam zrobić. Czy się wybić? Mam 180 subów, to jest mało. Jacuś, jedziesz. Może będzie setka? Nie, setki nie będzie. Będzie co najwyżej 80. Ale to jest jeden komentarz. Wow, to pewnie Jacek napisał. Minus 51 widzów. No, on potrafił zabrać tylko 2 widzów. Nie wiem, może jakieś rodzeństwo z jednej rodziny, a ty mi zabrałeś całe przedszkole tych widzów. Chyba ostatni odcinek Floppy Birda lecimy. Czy spodoba wam się? O, lecą wyświetlenia, będzie powyżej stówki. Czyli jednak tytuł Ostatnia szansa na pobicie rekordu i żeby być najlepszym mistrzem we Floppy Bird. Jednak ten tytuł im się spodobał, widzę. I mamy jedno wyświetlenie, jeden komentarz i jeden hajs. I? Czy będziesz tęsknił za tą serią? Czy będziesz? Bo ja już tęsknię za Floppy Birdem. Na pewno wrócę, jeżeli będzie duże zainteresowanie do Floppy Birda. Zobaczmy.